On sam wącha spaliny aut, ale napotkani cykliści oraz traktorzyści muszą wąchać jego pierdy. Przed państwem wulgarny rowerzysta. Cześć, jestem wulgarny rowerzysta i stoję tutaj półnagi, ponieważ kupiłem sobie koszulkę kolarską. Tak jest! Porównać koszulkę kolarską do zwykłej, to jakby porównać piwo Gullmann Premium do Heinekena. Koszulka kolarska nie jest tylko inna. Jest zdecydowanie lepsza od każdego innego ciuchu albo szmaty, jaką kiedykolwiek założyliście, żeby sobie pojeździć na rowerze. Ma szereg walorów. Po pierwsze, już sam wygląd koszulki kolarskiej, taka jednolita faktura, nie rzucający się w oczy kolor, jest bardzo wygodny. Po prostu widać, że jeździmy dla przyjemności, a nie dla jakiegoś takiego taniego lansu. Po drugie, koszulka ta ściśle przylega do ciała, dzięki czemu furkotanie w czasie jazdy mamy ograniczone do koniecznego, absolutnego minimum. Kiedyś, kiedy jeszcze jeździłem w takich zwykłych szmatach do roweru, spotkałem na swojej drodze rowerzystę, który jeździł w takiej właśnie koszulce kolarskiej, ale którą miał tak rozpłataną właśnie, że tutaj mu falowały te włosy na klacie. I on tak jechał w niej rozpięty niemal do pępka, tak dumnie z tymi barami i w ogóle. No ja postanowiłem też, że swojego zameczka przy koszulce zamykać nie będę. A można, bo to dodatkowo zmniejsza Wam opory aerodynamiczne. Co by nie mówić w dodatku, mimo tego, że koszulki te są najwyraźniej z jakichś sztucznych materiałów, to, uwaga, bardzo szybko schną. Czy się spłucisz, czy jedziesz w deszczu, koszulka ta schnie wręcz błyskawicznie w porównaniu do bawełny. Chociażby, albo jakiejś wełny, kurwa. To się jeździ w wełnianej koszulce? Prawdziwym hitem i prawdziwym killer feature, dla którego kupiłem koszulkę kolarską, kupiłem jednocześnie aż trzy koszulki kolarskie w rozmiarze XL, bo nie ma co się rozdrabniać, nie ma co oszczędzać na swoim wyposażeniu, to jest, taram, kieszonka na plecach. To jest po prostu coś niesamowitego. Jak moi znajomi zobaczyli, że mam koszulkę na plecach, to im gała zbielała. Słodki Jezu, te kieszonki są zajebiste. Generalnie w większości modeli koszulek kolarskich mamy podział. Mam do dyspozycji kieszonkę, która jest dzielona na trzy mniejsze, czyli na plecach mamy trzy kieszonki, tak żeby móc sobie swobodnie rozdzielić nasze bagaże. A tych nigdy nie brakuje. Może to być na przykład telefon komórkowy, jakże przydatny, kiedy rozpierdoli nas na drodze jakiś kierowca, a my ostatkiem sił, o ile nam nie wypierdoli baterijki gdzieś do rowu, będziemy mogli zadzwonić po karetkę. To może być jeszcze kasa, co mi tam. Jadę na rower, wezmę sobie trochę kasy, może być stówka, gamonie, kurwa, widzieliście kiedyś takie pieniądze? Całuj, kurwa! Stówka na wiwki. Poza tym mówi się często, że kolarze powinni się nawadniać. W takiej kieszonce możemy wsadzić nawet półtora litra wody. I jedziemy z tą wodą, jedziemy. Nic nam tu nie lata, nic nam nie wypadnie. A jeśli chcecie zabrać trochę mniejszą ilość, nie widzę problemu. Odmierzamy sobie potrzebną ilość i w kieszonce wszystko się zmieści. Powiem więcej. Babcia zawsze mi mówiła, oj synuś, jak ty mało jesz. Idealną przekąską dla rowerzysty może być na przykład baton. Ja też wożę baton. O taki, kurwa. Lista rowerowych hitów. Moją kolejną propozycją na listę rowerowych hitów jest kompletny starość tak naprawdę. Jest to piosenka, o której większość z Was na pewno nie ma pojęcia. Być może nazwa zespołu kiedyś obiła Wam się o uszy, ale nigdy nie mieliście okazji, chęci, a może odwagi, żeby sprawdzić jego twórczość. Oczywiście nie namawiam Was od razu do przesłuchania całej dyskografii, ale ten jeden numer mogę z czystym sumieniem polecić na rower. Jest to utwór zespołu Skaldowie pod tytułem Twą jasną widzę twarz. Mimo być może dosyć banalnego tekstu,
Zresztą, nie oszukujmy się, prawie wszystkie popularne piosenki są o miłości. Z Kaldą udało się zachować bardzo fajny klimat. Największym atutem tego utworu jest to dla mnie jego warstwa muzyczna. Jest to niesłychanie rytmiczne, ale w odróżnieniu do utworów muzyki współczesnej, również niesamowicie bogaty pod względem barw i zastosowanych instrumentów utwór. Dlatego koniecznie wrzućcie sobie, albo przynajmniej posłuchajcie na YouTubie, jeśli go macie w domu, jeśli macie internet w domu, kurwa, to wtedy sobie posłuchajcie Skaldowie, twoją jasną widzę twarz. Wróciliśmy już z naszej podróży szlakiem rowerowym. Jak mogliście się przekonać, koszulka rowerowa dobrym gadżetem jest, a jeśli jeszcze się nie przekonaliście, dlaczego koszulka rowerowa jest lepsza, to mam tutaj takie małe, drobne, miłe słowo dla wszystkich, którzy jeżdżą w zwykłych koszulkach. Ty, fajna koszulka. Męskich nie było? Tu to jest wszystko, kurwa, moja krew.